Cześć Pewnie zastanawiacie się, co, co tam się dzieje. E, no to jest bunkier do przetestowania. To jest pierwszy bunkier, który zbudowałem, i zaczął skakać po mapie. Nie wiem, co się z nim stało. Bardzo ładny jest. Bardzo mi się podoba z wyglądu, ale coś chyba stało się z drzwiami. I te drzwi, jakby teraz, spowodują, że ten bunkier skacze. I to całkiem wysoko skacze. Naprawdę. Nawet nie, nie mogłem go złapać. Za bardzo. O, kurde, wylądował na boku. O nie. O nie. O, odleciał. No weź go z łap, gościu. Ło. Dobra, złapałem go. Wbił mnie pod mapę? No nie, może ja wlecę teraz do środka tego bunkra. Wow. Okej. Okay. Zróbmy drugie podejście, e, tak poza tym to to jest Scrap mechanika ja jestem Plaga, a w opisie macie link do G2A, gdzie z kodem PLAGA 3% zwrotu. E, postaramy się to postawić, e, nie będę tego spawał, chyba, widzicie, on już skacze i znowu podskoczył, no coś się dzieje, ja to muszę przyspawać, o, zniknę, o, okej, okay. okej, okay. Za zawiesiło mi grę prawdopodobnie. Nie no, kozak bunkier. Wow. Najgorsze jest to, że ostatnie pół godziny spędziłem na próbach przyspawania jeszcze innego bunkra, który był ze dwa razy większy od tego. Taki z helikopterem na dachu czerwonym, i za bardzo trudno było go przyspawać. Tak naprawdę chyba się nie dało. Przynajmniej nie u mnie. Nie mogłem go przyspawać w żaden sposób, więc dałem sobie z nim spokój i mówię: A, wezmę ten drugi. I może jego postawię, i postawiłem, i pomyślałem sobie, że takie skakanie po ekranie to nie jest nic groźnego. Przecież mogę sobie zrobić normalnie ten odcinek i pośmiejemy się z tego wspólnie. Jak sobie on skacze, a później przejdziemy do samego odcinka. Ale oczywiście, jak zwykle, musiało się stać coś takiego, że mi grę wyrzuciło, nie? Bo to już jest standard na moim kanale, że my gramy w Scrap Mechanika i testujemy coś, co widzowie przysłali. To jedna na dziesięć kreacji musi wyrzucić grę. No nie, bo je, tak jest zabawniej. Ha, ha, ho, ho, ho. A później czytam komentarze, ale się śmiałem, jak mu tą grę wyrzuciło. No, też się śmiałem za pierwszym razem. Teraz już mm -mm. Nie. Mm -mm. nie. Nie, nie. Mm -mm. W ogóle się nie, nie śmieje się już. Już się nie śmieje. No, gra mi się włącza. Katar mam już chyba drugi tydzień. To, to jest źle, już zaczynam narzekać. Dobrze, już nie narzekam. Włączmy grę jeszcze raz. Pozytywny youtuber Plaga, zawsze uśmiechnięty. Dorany przyłóż gościu. Dobrze, już się włącza. Zaraz będzie. Musimy jak najszybciej przyspałać ten bunkier, jeżeli chcemy go przetestować. Znaczy, już nie wiem czy chcę go przetestować. Ale spróbuję. Dla, y, dla autora tego bunkra, żeby sobie nie pomyślał, że olałem go i nie spróbowałem co najmniej trzy razy. Bo jeżeli chodzi o ten bunkier z helikopterem, to próbowałem bardzo dużo razy. Bardzo dużo. Już teraz byłem przy etapie, gdzie mogę przyspawać, w sensie mam wszystko na biało, y, ale, ale przycisk spawania nie działa. Klikam myszką i nic się nie dzieje. To przy takim etapie już byłem. Więc naprawdę byłem blisko, żeby go przyspawać. O, to jest ten z czerwonym helikopterem. Ciadostwo. Helios yy, serdecznie nie, poz, nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam, to w ogóle nie działa, nie da się tego przyspawać. Mam wrażenie, że część, yy, część naszych autorów buduje sobie yy, te rzeczy na podnośniku albo na podłodze, później to wrzuca do workshopu, liczy na to, że a, może komuś się uda to przyspawać. A, no moim komputerze nie działa, ale plaga ma dobry, to może mu się uda. No nie, to tak nie działa też. W ogóle, w ogóle nie działa. To. Do góry. Nie. Ach, nie, nie tak złapałem jakbym chciał. Pewnie teraz nie będę w stanie tego przyspawać, co? Czy będę? No nie, chciałem go do dołu złapać. Jaju znowu poleciał! Wróć! Muszę go. Nie, no. Jeju, no stary, no nie powiesz mi chyba, że jak ty to testowałeś, to to działało. No, to jest niemożliwe, po prostu, no. Jakim cudem to mogło działać na jakimkolwiek komputerze? Czy ja, no. Kładę to i widzicie, co się dzieje. No, tam teraz są dwa obiekty jakieś latające dookoła tego bunkera. Ten bunkier to chyba się w suficie chyba wstrzelił, chyba. Już nie spadnie nigdy. Masakra to jest jakaś, w ogóle po co coś takiego otworzyć, no. Przecież ten odcinek połowa tego odcinka to będzie moje narzekanie, że coś nie działa, no. Gdzie, gdzie tu przyjemność? Gdzie tu reklamy będą. Teraz już nie, nie mogę nie mogę przejść do menu, więc znowu muszę wyłączyć grę. Eee, świetnie. Wow. 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 Quality. Wow. Wow, ale content, ale świetna zabawa. Już sam raz na święta. Są święta za, za pasem i, i też sobie obejrzę od śniegu plagi, na pewno jest fajnie. I co? I... I to właśnie, no. Najlepsze, teraz muszę zrestartować Steama, bo on nie będzie działał. Bo za każdym razem jak skrapa skraszuje, to on sobie robi jakiś... Nie wiem co, ale nie działa. Więc trzeba go wyrzucić z z ten normalnie z menadżera zadań, go wykopać trzeba i wtedy go włączyć jeszcze raz i skrapa włączyć i teraz skrap się włączy, ale już nie testuję ani jednego, ani drugiego bunkra wezmę ten trzeci, ten trzeci na pewno działa i oczywiście tego pierwszego tego pierwszego spawania nie nagrałem bo stwierdziłem, a po co będę im odcinek przedłużał niepotrzebnie jakimś próbom Y, znaczy, próbami y, 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 przyspawania jakiegoś budynku, w ogóle, kto to będzie chciał oglądać, no nie? I mówię, a nie będę tego robił, nie? No i bach. drugi bunkier też nie działa, też się nie da przyspawać, też się gra wyrzuca. Ha, super, wow, ale będzie dużo pozytywnych komentarzy. Wszyscy będą pisali, wow, ale fajny odcinek, ale świetny. Super ten odcinek, plaga, widać, że się postarałeś, no. Tak, no bo. Bo nie, nie ukrywajmy, ja tego nie, nie wytnę, nie? Ja tego to se tak pójdzie. E... I będzie to najgorszy odcinek ze Scrap Mechanic na tym kanale. Mniej więcej. Siódma minuta tego, jak nie gramy. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że u was fajnie, że makowiec już jest pieczony, no nie? Że tam piernik, to już się suszy. E... No, no fajnie. Mam nadzieję, że u was jest. No u mnie też e... Trzeci bunkier. Wiem, że ten bunkier wygląda trochę jak kloc, ale po pierwsze ma ogrom miejsca w środku, po drugie miał być mniejszy, po trzecie nie wiem. Nie chce mi się już tego czytać nawet. Ok. Jak się zatniesz, to normalnie wyłączę gra i skończę ten odcinek. Tak się to skończy, naprawdę. Ja tak, tak tylko o w formie zabezpieczenia sobie to zbuduję. Może go będę chciał przyspawać. Oczywiście, że będę go chciał przyspawać, bo przecież jest 11 FPS-ów, nie? To się nie da tak zrobić, że to po prostu, nie, nie można zrobić takiego bunkra, żeby on po prostu, po prostu sobie działał i żeby ktoś miał przyjemność zbudowania go, nie? Trzeba tak go zrobić, żeby on nie działał, albo działał jak kupa i żeby ktoś się męczył przez 3, minuty co najmniej. No czemu to, to, a, bo on się zapadł pod ziemię jeszcze, wow, wow, tak ciężko było zrobić takie szersze nogi, żeby się nie zapadał, nie? No, no, wiem u ciebie działało, wiem wiem. Wiem u ciebie działało, a ja mam zły komputer i u mnie nie działa. Wiem, wiem. Zawsze tak piszecie. Ale u mnie działało. Super, że u ciebie działało. Nikt ci i tak nie uwierzy. O, to drzwi. Były otwarte, teraz się zamykają. No, szkoda tylko, że nie da się do nich dojść, bo... bo... Uff. Dobrze, święta są. Plaga. Przestań. Przestań, bo ludzi odstraszasz. To ci da łapkę w górę, jak ty tak marudzisz? O, zamknąłem drzwi, teraz nie mogę ich otworzyć. <laughs> o, otworzyłem. No dobrze. Tu sobie zrobię taki taras, że będę mógł sobie, o, wejść tutaj. Dobra, obejrzyjmy ten bunkier, który ma wejście w kształcie czaszki. Bardzo ładne, swoją drogą, podoba mi się strasznie. Ale już jestem zdenerwowany, dlatego to już takie ładny magazyn w korytarzu. Super sprawa, tu są bojlery z ciepłą wodą. Super sprawa też, tam, tam jest winda trzypoziomowa, kozacko. Ło. Co? Ej, gościu! Wypierdzielaj mi, z... kto cię tu zaprosił, E? Co? Jak ty to zrobiłeś, że tu jakiś gościu siedzi? Co to za typek tu siedzi? Ej, siomek! Co? Jak chciałeś wystąpić na odcinku, trzeba było zapytać, a nie wbijasz mi do gry tak peszczelnie. No, ładnie. No, ładnie. La la la, la, la. Wiesz, że niezdrowo jest siedzieć tyle przy komputerze? Haha! <laughs> <laughs> o kurczę, jak tam się masz? Hejka! Hejka, co tam gościu? I co tam ziomek? O nie, spłonął! Oj oj oj, oj. Ale smutne zakończenie. No nie, kto by pomyślał, że tak się może stać, że jak... Wbijesz tutaj do bunkra nieproszony, to cię ktoś spali, no? No nikt się nie spodziewał. Do tego ten koleż właśnie wbił. No, tak było. To jest zbrojownia. O, miotacze ognia. To miło. To miło. No dobra. A tutaj? Tu jest silnikownia jakaś chyba. O, działają te silniki nawet. To są generatory prądotwórcze na pewno. A to, co to jest? Ło, grawitacja się wyłączyła. Juhu! Joho, grawitacja wyłączona. To jest grawitator do wyłączania grawitacji, wiecie? Już się włączyła. Nie wiem po co się grawitacja wyłącza w tym obiekcie, ale się dowiemy później pewnie. Dobra, jedziemy na pierwsze piętro. To pewnie działa na timerze plaga. Musisz to przytrzymać, żeby działało. Guziki są dla leszczy. My robimy przyciski, które trzeba trzymać, żeby działały. No, wiem. Wiem, wiem. O, można grać w tenisa. Gdybym nagrywał odcinek z Pawłem, to Paweł by się po pomylił i zamiast tenis by powiedział coś na P i to by był jego żart. I on by wtedy mówił... ha Ale śmieszny jestem. <grystanie> no tak, no. Tak by było. 100% że tak by było. Na bank, nie? No Zresztą wy też go już znacie, nie? No. Dobrze, co to jest? Czy to są kible? Tak, to są kibla, ale bez kibla. To są łazieneczki. A gdzie jest kibel w tym przybytku? Naprawdę o kiblach zapomniałeś, robiłeś wannę, a kiblów nie ma? Znowu boilery z wodą. W ogóle zauważyłem ostatnio, jak oglądałem sobie swój odcinek, że strasznie macha myszką, tak? I to dla mnie jest spoko, bo ja, bo ja sobie wszystko szybko oglądam, ale jeżeli chodzi o odcinek, to trochę wy, wy nie bardzo wszystko widzicie wtedy, nie? Trochę słabe. Postaram się tą myszką machać mniej, przynajmniej dzisiaj. Wow, ale dobrze działa ta winda! Ta winda, co trzeba przytrzymać przycisk, żeby jechała, to świetnie działa, nie? Świet, wcale się nie zacięła. Dobra, już nie narzekam, przecież to nie jego wina. Ja... Ja nawet bym takiej windy nie umiał zrobić pewnie. A on zrobił, ale nie działa. Otwieraj się. No i nice. O nie, więcej ludzi tutaj mieszka. Ja, no nie mówiłeś, że tu ludzie będą. Czy to są ich sypialnie? No nie. No nie. No nie czy tam ktoś stał? Weź! Co ty tu chcesz? Ja cię? O co chodzi? O co chodzi? Gościu, test testuje moją cierpliwość chyba. Masz podtrzymaj to dla mnie. Haha! Ha. O gdzie ona się podziała? O nie, chyba się pali. No spaliła się. No cóż, tak czasem bywa. Drzwi, drzwi byś zamknęła. Ja zamknę, proszę. Dobrze, tutaj. O, wypadki chodzą po ludziach, szczególnie w kuchni. Może się coś podpalić albo coś. No tak, bo w kuchni na pewno jest butla z gazem. Widzicie, tam w, w szafce była butla z gazem. Nikt jej nie zauważył aż do teraz. Ojej! Dwie butle nawet były. Ojejku, jejku, ale się narobiło. Oj, oj! Kolejne butle. Ojejkuś, ojej. Bardzo ładny bunker, tak. Swoją drogą super sprawa. Pierwszy raz spotkałem inne postacie w grze, takie sztuczne. O, kipelki są. Nice. Bardzo mi się podoba. Naprawdę fajna sprawa, ale czas to rozwalić już, bo już ileż można, nie? Ileż można łazić, spacerować, oglądać. Co to jest? Wow, jakieś nowe rzeczy tu mam. Nieźle. Na, na, na. A to? Guidance module. Fireworks. Armor piercing, high explosive. Kurde, jakie tu są rakiety. Wow. Chcielibyście, żebym kiedyś to sprawdzał? The guidance module can be mo mounted on the head of the missile to guide the direction of the target. Co? I trastery też się. Ale fajnie. to Tylko trzeba uzbroić to. Ale w sumie to ze wszystkiego można by to zrobić. To jest pewnie tylko model sam. Dobra, potrzebujesz sztucznego człowieczka. Plaga katarma. Plaga katarma. O, ten teraz to działasz. Jejusiu, jak mi szarpnęło. Spokojnie. Na sam dół poproszę. Dobra. Widać, że winda to ci nie wyszła akurat, nie? Albo ja coś robię nie tak. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale coś, coś... Czy ja wjechałem z powrotem na... Na dół poproszę. No, tu już zdecydowanie się coś zepsuło, stary, nie? Jak mi na łeb teraz spadnie ta winda, to ja nie wiem. Naprawdę, masę rakiet tu wyślę. Dlatego, że tu winda nie działa, nie? A mogłeś zrobić schody, nie? Ale nie, musiałeś się popisywać, że windę umiesz zrobić. I co? Jaki jest efekt teraz? No, kto się śmieje ostatni? Nie wiem. Ten się śmieje pewnie. Dobrze. Myślę, że wyślemy na spokojnie, tak, ze, ze dwie rakiety. W ogóle zapomniałem wspomnieć, że mam nowe rzeczy od widzów. O, tu mam anti-aircraft gun. Nie wiem dlaczego to się nazywało plaga, a nagle teraz się nazywa inaczej. Czyżbyś to ukradł komuś? Nie, nie wiem, nie, nie chcę nic takiego mówić, ale e, dziwne to jest. Zmieniła się nazwa nagle. A w Workshopie było działo plaga, czy coś takiego. Rakieta plaga. O! Widzicie? To jest rakieta od widza. Zubiel egze. Rakieta jest dość szybka, nie kołysze się zbytnio na boki, jest bardzo celna. Siłę wybuchu ma dużej butli gazowej. No widać, że jest duża butla. Tylko ta budla jest troszkę schowana. Ciekawe, czy ona na pewno wybuchnie. Dobra, yy. Czy to działa tylko na... Nie, to działa tak samo chyba jak u mnie. Że ma i mózg, i, i... ma jeszcze magnes na górze, tak? Zrobiłeś tak samo chyba. Nie, może nie. Może ma tylko jedno. Nie wiem. Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Eh, chyba tylko jedno. O, rzeczywiście się tak nie buja. Wow, bardzo fajnie. Bardzo fajnie lata, chcę ich więcej. Chcę ich naprawdę mieć więcej. Bardzo, bardzo ładnie, szybko poleciało sobie i naprawdę się tak nie bujało. A powiem szczerze, nie wierzyłem w to, że się nie będzie bujać, bo raczej wszystko się tu buja. Dobra, czym się ster... Ojej, gościu! No dobra, chyba tutaj ściany nie są za mocne, co? Czy są? Nie wiem. Sprawdźmy to. Ta, ra, ta, ta, ta. No i co? E, chyba są całkiem... już. Spokojnie działko. Nie no. Są mocne. Naprawdę mocne ściany są. Znaczy grube. Może nie mocne. Co tu, co tu wybuchło? Przepraszam bardzo. Dobra. Lećcie. Yy... Pyk. Siup. No, bardzo ładnie działają. Naprawdę. Spoko rakietki. Polecam. Bardzo fajnie. Pyk. Ło, a co tu tak laguje nam? A co tu się porobiło? Czemu mam 9 fps? -ów? Co tu się dzieje? Co za bunkier? Weź to rozwal tam w środku. Naprawdę? Co się stało z tym bunkrem? Pewnie winda upadła, a teraz ta winda została zdetonowana. Idę potwierdzić moją teorię. Czy mamy tu brak windy? No nie do końca, nie tak, oczywiście. Co? co? Wow! Winda, winda ma złamanie jakieś i i w ogóle to wskoczyło tu. Co tu się stało? Jakżeś ty zrobił tą windę? Zepsuła się całkiem już, kompletnie nie działa ta winda już. No ale rakiety przetrwało całkiem nieźle. Wiem ja tylko, jeszcze wskoczył na górę. Seat. Jest. give me the seed, yes, pyk, 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 no. O, i cacy, co tu się stało na górze? Czy to był jakiś system antyrakietowy? Chyba był, ale chyba go nie włączyłem. No nie wiem, bardzo mało tutaj wybuchło. Teraz zobaczymy dlaczego. Aha. Nie, nie ma tu chyba wanien, co? Nie, nie ma. Nie ma, był chyba system antyrakietowy, ale został zniszczony. A teraz to bez problemu by się wszystko zepsuło, bez problemu. Myślę, że walniemy nukę po prostu. Nukę. Nukę, nukę. Nukę zawsze się sprawdza, bez problemu. To jest stara, dobra rakieta. Na pewno się wszystko uda. Na pewno, na pewno się uda wszystko. Ta ra, -ra pa pa. No, mi tutaj wyświetla, że mam 103 fpsy. Ale śmiem twierdzić, że to się zacięło. O! No dobry bunkier, bo jest tak wysoki, że nawet nuka całego nie pochłonęła, tylko kawałek. Ale tu też trochę wanien było. To mogło, mogło trochę sytuację nam zepsuć. No, widzimy, tutaj wanny wylądowały sobie. Tu są resztki z windy. Fajnie. E, bardzo spoko. Bardzo ładny bunkier. E, naj najfajniejszy dzisiaj. Ze wszystkich trzech to ten najbardziej mi się podobał. No nie? Poważnie, ze wszystkich trzech to ten był najlepszy. No, no, tak. E, dziękuję za oglądanie. Ja sobie idę. E, za godzinę mam fryzjera. Idę się obciąć na święta wreszcie, bo już się nie obcinają pas dwa miesiące. Już wyglądam okropnie. E, ten e, sobie skrócę włosy. A wy wesołych świąt, nie? Tam jedziecie dużo pierogów z grzybami, bo są dobre. I zdrowe, na pewno. E, tak, cześć.